Optymiści liczyli na to, że jesienią zdobędziemy komplet punktów w eliminacjach i Boniek będzie mógł spokojnie przygotowywać kadry do spotkań przyszłorocznych. Niestety te kalkulacje szybko biorą w łeb. Przeciętna Łotwa okazuje się za silna dla reprezentacji Polski i wygrywa w Warszawie 1-0 po golu Lajzansa. Na drużynę narodową i jej selekcjonera spada fala krytyki. Prasa obwinia Bońka o brak pomysłu. Coraz częściej mówi się o tym, że zadanie powierzone selekcjonerowi po prostu go przerosło.